Cześć, z tej strony GoFanka, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ze mną mój gość specjalny. Siemanko, jestem Wiktor. A z Wiktorem zajmiemy się magazynem LEGO Nexo Knights numer 5 na 2018 rok z figurką Lensa z Lansą. Lansą? Tak, ta broń jest to Lansa. Lens otrzymał swoją lansę, z którą mamy z Wiktorem mały problem, gdyż ona jest dwa razy większa od figurki. No tak na oko dwa razy. I jest trochę za duża. No i Lens się z nią nieco przewraca. Średnio. O, no, widzicie? No. Jeszcze ma tarczę, więc tym bardziej. Właśnie, więc ma trochę za dużo akcesoriów, ale zawsze można użyć tylko jednego, prawda? Dokładnie. Podoba Ci się ta tarcza? Ładna jest. Moim zdaniem jest świetna. I tutaj moc Nexo szarża centaurów. Nie ma żadnych naklejek, oczywiście jest to nadruk, do czego przywykliśmy w tej serii. Bardzo ładne blond włosy. Fajnie ulizane. Stylowe ubranie moim zdaniem. Tak, zdecydowanie. Również zbroja. Radosna mina, dwustronnie nadrukowana głowa. Ten koń nawet ciekawie wygląda. Moim zdaniem akurat idealnie dopasowane kolory i to się aż tak nie gryzie jak w przypadku innych figurek, na przykład Axla, którego zaprezentujemy Wam w komiksie, bo już przeglądaliśmy tą gazetę. I tam u tego Axla trochę bardzo gryzą się kolory tej zbroi. Kogo mamy na okładce? Lensa, który jest strasznie niezadowolony. Trochę przerażająco wygląda, prawda? Bardzo. Reklama magazynu City, spis treści, komiks. Na razie sobie przewiniemy. A także mamy reklamę. Komiks. Zabawy różnorodne. Plakaty. Moim zdaniem te plakaty są nieco średnie i nie powiesiłabym ich na półkę, na ścianę. A ty, Wiktor, byś powiesił? No, może. Jakbym nie miała nic do wieszania, to bym się skończył. Znaczy chyba wcześniejszy magazyn był ładniejszy. Tak? Możliwe. Reklama zestawu bojowy poduszkowiec, w którym również znajdziecie figurkę Lensa, tylko że tutaj jest akurat bez włosów. Trochę bez sensu. Kupujesz książkę, ten, gazetę i masz ten. I już masz z włosami, więc poza ciebie takie same figurki. Tak, komiks i w tym komiksie właśnie jest Axel i mam z nim, i Wiktor też ma z nim mały problem, gdyż Axel wygląda niekoniecznie. Nie prestiżowo te reszty. No reszta wygląda stylowo dosyć dobrze, a u Axla się strasznie gryzą te kolory. U ciebie też tak sądzisz? Zdecydowanie. No, żółty, pomarańczowy, ze złotym tak średnio. Ze złotym i jeszcze ze srebrnym i żółtym, więc tak niekoniecznie. My jesteśmy za tym. Bardzo ładne prace, oczywiście. Szczególnie podoba nam się chyba ta, a Wiktorowi? Raczej najbardziej ta i ta. O, jednak masz inne gusty. Jeśli ktoś, kto to zrobił tą pracę i też tą też, zobaczka, super. W ogóle wszystkie prace, to oczywiście pozdrawiamy. Też pozdrawiamy każdego naszego widza, prawda? Dokładnie. A tutaj mamy magazyn z kolem, który będzie 30 lipca. Tylko że ten młot jest zbyt gigantyczny dla nas. Jeszcze większy od tego. Więc wydaje mi się, że ta figurka będzie się przewracała z tym młotem. Oczywiście kupię ten magazyn i zrecenzuję albo sama, albo z Wiktorem. Nie jestem pewna, jak to jeszcze będzie. 23 sierpnia wychodzi magazyn z klejem. Podoba Ci się ten magazyn? No, ładny. Bardzo ładny magazyn. Ten klej to przypomina mi Ciebie trochę wyglądem, ale dobra. Broń moim zdaniem jest świetna. A mi Kaja przypomina. Kaja też, ale Kaja ma inne włosy. Ogólnie. Jeśli chodzi o broń, to bardzo mi się ona podoba, lecz niekoniecznie jako broń, bo ona będzie ciężka, prawda? Te broni ogólnie ostatnio są bardzo ciężkie dla tych figurek i te figurki się z nimi przewracają. Ja trochę przewymiarowuje jakby te bronie. Tak, są za duże. No, zdecydowanie. Fajnie z tą bronią wygląda, ale wydaje mi się, że... Ale by pasowały do tego, jak on się nazywał, ten duży, co mówiliśmy, że się gryzą kolory? Axla. No to do Axla, bo on jest taki duży, to do niego by pasowały. Tak, ale do takiej małej figurki niekoniecznie. Albo jakby był taki mech, na przykład jak ten mech Zeina, to takiego mecha taka broń idealnie pasuje. Możemy i byłaby... Właśnie. I byłaby dosyć dobra. No a do takiej małej figurki niekoniecznie, bo ta figurka się przewraca z taką bronią. Także my dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Jak najbardziej polecam Wam ten magazyn ze względu na tą świetną figurkę, także moc Nexo, którą macie na tarczy i możecie zeskanować i grać w różne gry. Także Wiktor, żegnasz się z widzami? Tak, dokładnie. Do następnego odcinka. Cześć! Siemanko.